Zadanie 23. W trapezie równoramiennym ABCD podstawy AB i CD mają długości równe odpowiednio A i B, przy czym A jest większe od B. Miara kąta ostrego trapezu jest równa 30 stopni, wtedy wysokość tego trapezu jest równa. No to tak, zwizualizujmy sobie, z czym mamy do czynienia. Dobra, powiedzmy, że to będzie trapez równoramienny. Proszę mi się nie czepiać znów, jeśli coś jest lekko krzywą. I tak, tu mamy 30 stopni. Tu mamy 30 stopni. Tu na górze mamy B, to na dole całe ma A. Dlaczego tak trochę dalej narysowałam? Bo od razu tu pociągnę naszą wysokość. Tutaj wysokość jedna, tutaj wysokość druga. I co dalej? Jak tu jest też B, to tu i tu ile jest? Bo generalnie to i to, to jest A minus B, tak? Ale ja potrzebuję tylko jeden taki kawałek, więc to jest A minus B przez 2, tak? Bo mam takie dwa kawałki, nazwijmy to X. X, czyli moje 2X, to się równa A minus B, a jak chcę samego X mieć, to jest A minus B przez 2, tak? Czyli tu mam A minus B przez 2. Kąt prosty. I muszę obliczyć tutaj to moje H. Ostatnio Wam mówiłam o tym przytulaniu tangensa, no nie? Więc jak macie jakąś miarę przy kącie prostym i którą drugą musicie obliczyć, to tu przytulamy się do tangensa. Tu nam robi właśnie tangens alfa, to się równa H przez, nawet można jeszcze lepiej zrobić, tangens 30 stopni, to się równa H podzielone przez A minus B przez 2. I tak, musimy teraz podstawić za tangens 30 stopni miarę, czyli pierwiastek z 3 przez 3 równa się H przez A minus B na 2, tak? Mnożę to, albo inaczej zróbmy, jeszcze. To razy to i to razy to. Czy jest 3H równa się, nie wiem czemu mi ta kwadratowa pikseloza się zrobiła, A minus B przez 2 razy pierwiastek z 3. Dzielę to przez 3. Czyli mam H, to się równa A minus B na 2 razy pierwiastek z 3. I jak dzielę, to jakbym mnożyła razy 1 trzecią, no nie? To się równa A minus B przez 6 razy pierwiastek z 3. 6, bo 2 razy 3 daje mi 6. Więc która to będzie odpowiedź tą poprawną? B. Jak macie jakiekolwiek pytania, to piszcie.